Urząd Miejski w Brzozowie gościł najlepszych uczniów 10 szkół podstawowych z terenu gminy, którzy awansowali do finału pierwszej edycji konkursu Gmina Brzozów – Moje miejsce na ziemi o Puchar Burmistrza. Młodzi mieszkańcy musieli wykazać się ponadprzeciętną wiedzą historyczną związaną z losami ziemi brzozowskiej. W ramach finałowego testu wyłoniono laureatów. Wszyscy uczestnicy decydujących zmagań intelektualnych otrzymali pamiątki i nagrody. Celem tego konkursu jest zachęcenie młodzieży do zapoznawania się po prostu z historią naszego regionu, głównie z historią naszej gminy, ale to jest konkurs, który trwa od czasów historycznych, czyli z tego, co zostały przygotowane pytania, to na razie w tym etapie konkursu są to pytania od średniowiecza do okresu bieżącego. Myślę, że w następnych latach ten konkurs będzie też kontynuowany i postaramy się rozszerzyć zakres wiedzy historycznej, aby pokazać jeszcze przed średniowieczem, jak nasze tereny były, jaką historię nasze tereny miały przed średniowieczem. Także naszym celem jest generalnie zachęcenie młodzieży do zapoznania się z historią naszego regionu. Są pytania dotyczące postaci związanych z regionem, są pytania dotyczące architektury oraz są pytania dotyczące różnych wydarzeń historycznych, które miały miejsce, jak na przykład najazd Rakoczego, najazd Mongołów. Jestem bardzo zaskoczony pozytywnie, ponieważ wiele uczniów wzięło udział. A celem tego konkursu jest przede wszystkim pokazanie historii terenu, na którym mieszkamy. A więc korzeni, skąd się wywodzimy. Korzeni tych, które, jak mówił Jan Paweł II, nie wolno nam tych korzeni podcinać. I dzisiaj przekazanie tych informacji dzieciom, młodzieży, która niedługo będzie stanowiła przyszłość naszego narodu. Jest to bardzo ważne. W każdej szkole został przeprowadzony konkurs. Jeżeli mamy 10 szkół, myślę, że około 100 osób było zainteresowanych tym konkursem. I w tej chwili mamy ten creme de la creme, czyli najlepszych z najlepszych, którzy są w etapie drugim i końcowym. Muszę powiedzieć, że mamy bardzo fajne i ciekawe nagrody, w tym vouchery na zakup sprzętu, medale, dyplomy oraz różne fajne gadżety, które się przydadzą w życiu codziennym i w szkole. Dziś nauczanie historii jest bardzo wielkim wyzwaniem i trudnym zadaniem. Niemniej, obserwując uczniów, można zauważyć, że oni chcą czegoś innego niż to, co widzą w internecie. Wiadomości, którymi bombarduje ich internet, już chyba oni mają za dużo, mają przesyt. I w ich oczach na lekcji widać, że ich interesuje to, co się do nich mówi, czyli nauczanie historii, bo o tym mówię. I chętnie wchodzą w dyskusję, chętnie pytają o przyczyny, o powody. W oczach mają zainteresowanie, są aktywni. I to widać, że to ma sens i że to się może podobać. Większość było dobrze. Były też pytania, które sprawiły większą trudność, ale ogólnie to myślę, że było dość łatwe. Ja się przygotowywałam po prostu wpisując w internet po prostu różne ciekawostki. Dodatkowo też dostałam stronę, z której czerpałam informacje. No i czytałam dużo informacji, starałam się zapamiętać jak najwięcej dat. Trochę było łatwo, niektóre pytania były ciężkie, ale że były zamknięte, to mogłam po prostu strzelać tych, które nie wiedziałam. Najciekawsze dla mnie to było zbudowanie szkoły w sumie. Albo pożar. I miejsce pierwsze. Dawid Gaborecki, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie. Prosimy Dawida. Poproszę. Dawid, gratulujemy Ci. Dostajesz dwa medale za uczestnictwo i za pierwsze miejsce. Taka formuła jest. I dodatkowo jeszcze Puchar Burmistrza. Tak. Proszę bardzo, gratuluję. Trzymaj jak relikwię. I w kronice szkolnej zapisać. Gratuluję Dawidzie. Zaskoczona trochę. Tak. Aż okulary Pani Mariole. Moje gratulacje również. No i ważne, żeby historyk chodził, badał przeszłość. Historia myślę, że jest na pewno bardzo ciekawa i warto się uczyć, ponieważ można dowiedzieć się, skąd wzięły się, no skąd się tak naprawdę wzięliśmy i gdzie mieszkamy, skąd pochodzimy.